guys. Hello. Hi. It's for you, it's the mic. Yeah. Hi, guys. Welcome to the studio. I'm glad that you are here with us today on our show. Z nami, w naszym programie. I've got some special questions to you. Mam dla was parę pytań. The first one. Pierwsze z nich. What is the purpose of your visit to Poland? Jaki jest cel waszej wizyty w Polsce? Basically, mieliśmy już wiele sukcesów w Polsce, ale jeszcze nigdy nie byliśmy w Polsce. Przyjechaliśmy robić naszą promocję i poznać polskich ludzi. Wspaniali ludzie. Na razie było bardzo fajnie. Słyszałem, że jesteście bardzo znani w Azji. Prawie tak znani jak Michael Jackson. Jak byście wytłumaczyli ten fenomen? We've been over there a couple of times. Nie jestem pewien, byliśmy tam parę razy. I rzeczywiście wiele ludzi przyszło nas spotkać na lotnisku. Just big for us, we don't know why. Nie wiem, dlaczego jesteśmy tak popularni. Może wy nam powiecie. I don't know either. Nie mam pojęcia. We know also wiemy that, również, the name of your group, band, że nazwa waszego zespołu 911 jest telefonicznym numerem emergency calls telefonu, alarmowym numerem telefonu w Stanach Zjednoczonych. Does your security often use Czy wasza ochrona często musi używać tego numeru w czasie waszych koncertów? No, it's, in England, nie. It's 999. W zasadzie w Anglii jest 911. But if you ring 911 in America, you'll get us. Ale jeżeli zadzwonisz pod 911 w Stanach Zjednoczonych, to my będziemy pod tym numerem telefonu. Our show is also about, nasz program jest również o tym, by spełniać marzenia naszych telewidzów. Jakie jest wasze największe marzenie? I think we've fulfilled a lot of our dreams. Myślę, że już spełniliśmy wiele z naszych marzeń. But I think it's just to have more and more success. Ale chcielibyśmy mieć, myślę, coraz więcej sukcesów. We've been going for 4 years. We've już istniejemy 4 lata. Wydaliśmy 2 albumy. I zwiedziliśmy większość świata, więc myślę, że po prostu trochę więcej sukcesów. No i żeby więcej występować w Polsce. Something about your future. Coś o waszej przyszłości. Could you tell me about your Czy moglibyście mi powiedzieć o waszym nowym albumie? Well, it's a covers album. Yeah. It's our third album. To nasz trzeci album. Because we thought we needed more time myśleliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, żeby napisać nasz następny album. Żeby utrzymać się na scenie i utrzymać się w kontakcie z naszymi kumplami, naszymi fanami. Już byliśmy numerem 1 i numerem 2 w Wielkiej Brytanii. A nasz nowy album to mikstura starych song i parę nowych, takich jak More Than a Woman. Private Number by Rolls Royce. Just one sec, pass the mic. We've got to finish now. Musimy już kończyć. Dziękuję za rozmowę. Dla was wszystkich. Teraz otwieramy telefony. Możecie sprawdzić się w swoim języku angielskim. Dzwońcie, zadawajcie swoje pytania do naszego zespołu. Otwieramy kolejną edycję konkursu na najlepsze pytanie dla 911. Najlepsze zostaną nagrodzone. 911 ruszył już do telefonów, a my ruszamy z kolejną edycją konkursu. Wy też możecie ruszyć do tych samych telefonów i dzwonić do nas i zgłaszać najbardziej wymyślne marzenia, te najbardziej fantastyczne. Możecie je również przesyłać listownie. Tak, Błażej bardzo lubi listy, możecie również wysyłać faksy. No kontaktujcie się z nami i mówcie o tym, o czym marzycie. A oto, jak marzyliście tydzień temu? Agata chciałaby zaśpiewać z Reniusis. Sławek chciałby podać rękę Andrzejowi Gołocie. Cześć, Gołota. Cześć, cześć. Tomek chciałby usiąść za sterami helikoptera, natomiast Iza chciałaby wziąć lekcję gry na perkusji u gwiazdy rocka. Skorn. Dziękujemy, dziękujemy. Myliłam się, jednak nie jest łatwo tak zwyczajnie żyć. Prawie codziennie trochę.
kiedy byłam ostatnio w Waszym Boże Błażej z dziewczynami, wtedy naszych piosenek nie było jeszcze na listach przebojów, a teraz już są. Po występie w Rowerze Błażeja dostajemy dużo listów od fanów, dużo telefonów i tak naprawdę cała rodzina i znajomi oglądają teraz cały czas Rower Błażeja. Tak, a tak w ogóle to dla waszej wiadomości, to Błażej razem ze swoim cudownym rowerem przeprowadził się do Janikowa i ma zamiar uczestniczyć w naszym koncercie promującym naszą pierwszą płytę w kwietniu. Dostaję bardzo dużo listów od fanów, dzwonią do mnie fani z prośbą o autografy, a ja bardzo lubię czytać listy i dlatego odpisuję na wszystkie. Piszą do mnie codziennie, albo może nie, to już nie. Dobrze? Ja już nie chcę. Jesteś przy mnie i dla mnie, kiedy ciebie znam, nie ma trudnych spraw. Tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hand. And when your body's heavy,